Słuchajcie, cześć Wam, witajcie bardzo serdecznie. Jestem właśnie w trakcie rozpakowywania paczki i w totalnym bałaganie. Zaraz Wam w ogóle pokażę co i jak. Natomiast chciałam Wam pokazać, no po prostu zamarłam, padłam. Szata rytualna z rękawem odpowiednim. Kolor po prostu przecudny. Ja się śmiałam do operatora, że trochę jak Fiona wygląda. Nieważne. Ale typowa rytualna szata. W ogóle patrzcie na metkę. Takiego rozmiaru to ja dawno nie miałam. M-ka. Ale jest idealna. Zresztą zrobię Wam przybitkę, jak w niej wygląda. Jest po prostu rewelacyjna. No oprócz tego mam jeszcze inne fajne rzeczy, które zaraz Wam pokażę. Tylko trochę ten burdel poukładam, bo przecież tutaj szału idzie dostać. Pokazuję Wam tę szatę, dlatego że Wy w zasadzie... Miecze. W zasadzie będziecie oglądali ten film w momencie, kiedy ja już będę... Czwartek, piątek, no w piątek albo w sobotę będzie wrzucony. Tak będzie, także spokojnie Wam mogę pokazać zlotowo, ale zobaczcie jak to jest zrobione. Jaka materia. Jest po prostu... A! No właśnie, piękne. O matko. Cała reszta cudna również, ale tutaj to... Tu po prostu zemdlałam. To już nawet nie jest wielbienie, to jest zemdlenie. Dobra, sprzątam to wszystko i pokażę Wam, co jeszcze do mnie dzisiaj dotarło. Nie będę się odwracała, bo jestem nieubrana, nieumalowana, nie nic, po prostu. Już Wam tak mogę lekko na spokojnie pokazać te wszystkie rzeczy. Tu mam buteleczki malutkie, ale ich nie odpakowuję, żeby się nie potłukło po prostu. Mam bardzo ładne podziękowania. Jedną ręką ciężko, poczekajcie. Takie o, wszelakie. Za dobra wszelakie, dziękuję. Żywioły są. Fajnie. Mam dopłatę do PayPala, bo PayPal zajumał. No dzięki w sumie. Jak zajumał, to zajumał, tylko zwracam uwagę, żeby od wszystkich nie zajumywało, bo to potem, wiecie, ja robię po 3 zeta, będę miała po złotówce, ale spoko. Dzięki bardzo. Dużo tych klejek, wklejków, klejek. Lunchbox. Jak to brzmi? Amachekańsko. Ja jak pracuję, nie jadam, ale na ciastki. O, to ja. Ale na ciastki się ewidentnie przyda, także dzięki. Bardzo fajne zapachowe potpourri i czuć zapach. Bardzo mi się... Taki waniliowy, jakiś taki już ciepełko takie. Nie wiem, tu są lody waniliowe namalowane, chyba mam rację. Chyba mam rację. Dostałam Sweet Fluffy Unicorn Dancing on the Rainbow. Sweet Fluffy Unicorn Dancing on the Rainbow. Także naklejeczki fajne. Puffy, czyli Pink Puffy Unicorn Dancing on the Rainbow. Dobra. I dostałam, słuchajcie, no widzicie, torebkę z tą taką Anettę, co ja Wam mówiłam, że jestem po prostu zachwycona tym. Tylko to jest chyba inna firma może, ale to jest ten deseń właśnie. To jest ten deseń tego mojego, no przecież to jest cudne, no. Cudne, po prostu będę miała taką torebkę. The Fox, lisek. Taką będę miała torebkę. I tu jeszcze jest z takim czymś. Że z liskiem w sumie. No, jest lisek, tylko słabo go. Tu ma oczka ten, a tu ma taki ogonek. O. Bardzo fajna. Niewielka, ale z takiego ja nie wiem, bo to nie jest taki... To jest niby cerata. Ale tak... No piękne, prawda? Nieprawdaż. Idziemy dalej. Słuchajcie, ale to jest po prostu szał. To jest po prostu szał. Kostki do gitary unicornowe. Po prostu świętość będzie, nie będę nikomu pożyczać. Unicornowe kostki do gitary. Sorry, zostanę rąk, ale to tak nagrywam. Czekajcie, wyciągnę. Będziecie widzieć obrus. Mam nadzieję, że będziecie słyszeć. Ciemność, widzę ciemność, ale przecież trzeba kostki obejrzeć. Jak
taki unikornik, taki unikornik, taki i taki. Teraz będę miała dylemat, nie będę grała, bo będę się zastanawiała, którą grać. No ale czyż nie są piękne? No cudne są, aż zrobię zdjęcie. O, dobra. To ja sobie pochowam. Dostałam marzenie każdej wiedźmy. Tutaj mam tą właśnie taśmę klejącą, taką cienką, a dużo. Po prostu uratowała mi życie ta taśma. Nie będę robiła tego taśmą meblarską. Też działa. Natomiast no cudo, po prostu cudo. Czekoladki jeszcze dostałam. Ale teraz tak, dostałam. I w sumie to jest taka torebka, że niby wygląda na taką trzymającą zimno, nie? Ale powiem wam, tam kij z jedzeniem to jest dosyć duże, szerokie. Zobaczcie, jak idealnie się w taką torebkę zmieszczą moje mazidła, te wszystkie, no mówcie, długopisiki, syryki, no idealnie będzie. I z unicornami są, z tęczą. To jest, to znaczy, o, unicorn, który przypomina kota, więc jest idealnie. No, taka. I jeszcze na dokładkę, o, sorry, bo tutaj właśnie jeszcze te czekolady, o, na dokładkę mam złote tasiemki, co by suknię wykończyć w razie W, ale tym się zajmę, nie wiem kiedy, między szkołą, telewizją, no ale nic. No i jeszcze, słuchajcie, dotarły do mnie superaśne książki, ja myślałam, że to po prostu zeszyty, a to zobaczcie. Tu są lista zaklęć. Lista zaklęć. I jakie zaklęcia i dla kogo? Także to jest po prostu rewelacja. Na razie to ja tego nie będę wykorzystywała, dlatego że zaczęłam Księgę Cieni, w której umieszczam zaklęcia, które robimy razem, ale myślę, że to się też bardzo przyda. A naprawdę, no i całe, to takie po prostu, o, dwie książki, rewelacyjne zresztą, właśnie takich listy zaklęć. Ile ich tu wejdzie? Tyle robię, że to by, jakby to, o, koło roku, 90. Czyli gdyby robił dla siebie jednodziennie, to znaczy jednotygodniowo, to mamy na prawie 2 lata. I nie wiem, czy ja sobie tak nie wykorzystam tego, że to będą na zaklęcia dla mnie, to co ja robię. No bo dla was to jak robię czasem 3, czasem 10, no tak haha, to by to szybko, no, you will need inspiration, how to cast, secrets of success, the history and effect, sorry, moja noga. No, efekt, super, no po prostu super. Także tak to wygląda, nagadałam, ale no i takiecka, pokażę wam w przybitkach, rewelacja. Na razie do zobaczenia, układam dalej, bo burdel mam szalony, szalony.
Cześć moi kochani, witam Was już w takiej normalnej pozycji we vlogu. Sporo się dzieje, dlatego że próbuję nagrać filmy tak, żeby nie było przerwy w nagrywaniu w momencie, kiedy wyjadę na sabat. Jak widzieliście, dostałam cudną kieckę, więc już mam totalną radochę sabatową. Naprawdę jestem uradowana. Pogoda ciepła, fajna, dzisiaj cały dzień przesiedziałam w domu. Bo właśnie próbuję nagrać filmy, vlogi, ustawić to na kanale, żeby Wam wchodziły, żebyście nie poczuli się osamotnieni i opuszczeni. To jest co prawda jeden dzień wyjazdu, ale wyjeżdżam rano, a wrócę na drugi dzień wieczorem, więc i wyrocznie, i horoskopy, tak żeby się pojawiały, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tym bardziej, że jeszcze jutro jest dzień taki do spakowania, bo potem mam w piątek Radę Pedagogiczną, szkolenie BHP i naprawdę będzie dzień bardzo zajęty. A jeszcze w międzyczasie robiłam samochód, czyli te wszystkie nowe opony. Kosztowało mnie to trochę, więc trzeba teraz jak gdyby na benzynę, a odżycie, problemy pierwszego świata, że tak powiem, na benzynę, nie na chleb. No ale tak, tak to wygląda. I próbuję nadrobić, żeby to wszystko tutaj na kanale działało tak jak trzeba. Myślę, że damy radę, że nie odczujecie wielkiego braku, a potem po sabacie mam nadzieję, że będą rewelacyjne vlogi, no że po prostu no, będzie fajnie. A już się taka sabatowo zrobiłam. Co dzisiaj jeszcze zrobiłam? Spakowałam torbę. Nie z ciuchami, tylko taką torbę, gdzie wzięłam żywicę na przykład. Nie biorę kielichów, ołtarza. Muszę jeszcze wykombinować, tylko włożyć pentagram, bo z pentagramem pracuję. Ale właśnie takie rzeczy muszę tutaj zrobić. Żywicę, paczkę spakowałam, bo się umówiliśmy, że będzie wymiana paczek na zasadzie podaj dalej, podaj dalej, podaj dalej, stop. I każdy, kto trafi, taką będzie miał właśnie paczkę, więc fajnie, dlatego, no oczywiście liczne pierdółki, ale tak, ma być do 20 zł, niech i tak będzie. Tak, i tyle takiego dopieszczania teraz mam. Zaraz Wam jeszcze nagrywam dwa filmy, jeden o Mabon, drugi o czakrze serca, 5 sposobów na... Po prostu trzeba takie rzeczy zrobić, potem to obrobić, wyrzucić, jeszcze rytualnie podziałać. W piątki też mam rytuały ustawione, więc trochę tego będzie. Maile jakieś przychodzą, 3 sekundy nawet odpisać, także po prostu pełne ręce roboty. Nie wylazłam z domu dzisiaj, ale to też przez tą kieckę, bo zaczęłam w niej chodzić, biegać, śmigać i zdjęcia robić. No kiecka jest super, po prostu. No właśnie. Dobra, także moi kochani, do zobaczenia w kolejnym wejściu, ewentualnie jutro. Natomiast ja zabieram się do nagrywania filmików. Pa, pa. Cześć, tak jeszcze weszłam do Was na chwileczkę, dlatego że jestem właśnie po nagraniu dwóch filmów. Święto Mabon i Czakra Serca, tak jak Wam mówiłam. Zawsze w tym zeszycie robię notatki. Zobaczcie, ile już filmów wynotatkowałam. No to jeszcze raz tyle zostało, ale zawsze fajnie mieć, no przynajmniej wiem, co robiłam. I powiem tak, przypomniało mi się, że będziemy przy nagrywaniu tego filmu, że będziemy robić, no myślę, że w którąś środę przed świętem Mabon, laleczki żołędziowe, laleczki kasztanowe, także zbierajcie kochani kasztany, zbierajcie żołędzie, kupcie wykałaczki, dlatego że takie laleczki wykonane w święcie Mabon, czyli mamy ten 21, 22, 23 września, okolice tej daty. Takie laleczki są bardzo dobre do tego, żeby zaprogramować je na zabieranie złych życzeń. One będą siedziały w woreczku, będzie ich kilka. Jeżeli będzie się coś złego działo, to taką laleczkę zanosimy na łono przyrody, zrobioną właśnie w to święto, zanosimy na łono przyrody i zostawiamy tam swoje kłopoty. I ona te kłopoty, rozkładając się, zabiera do ziemi. Warto jest mieć ich tak na rok 5-10, więc bardzo fajna, magiczna aktywność. I będziemy wspólnie te laleczki robić, konsekrować rytualnie. Także chciałam Wam właśnie powiedzieć, żebyście przygotowywali kasztany, żołędzie. Muszę gdzieś te żołędzie znaleźć, może znajdę ten dom w tym lesie jakoś. I wykałaczki. Teraz już nie trzeba ostrzyć tych, no mówcie, zapałek. Ewentualnie można podkleić klejem, jeżeli jest jakiś klej, który ładnie żołędzie kasztany sklei. Będziemy robić po prostu laleczki i ludziki z kapelutkami i z różnymi fajnymi rzeczami. Trochę jak w przedszkolu, ale jednak bardzo magicznie. Także jeżeli ktoś słucha tego vloga, to już może czaromadziejsko zbierać
potrzebne przedmioty. Widok na autostradę z mostu kolejowego. Dzisiaj mamy weekend, jest piątek, godzina 19. Szef nie ma roboty dla mnie, także można odpoczywać. Zaraz idę na plażę. Plaża jest tam. Troszkę to przybliżę, może będzie lepiej widać. Ale na te realitasy to zaczekamy jeszcze jakieś może godzinkę czasu. Idę zobaczyć, co jest dookoła. Miejscowość Brest. Północna część Francji. Widzimy, ktoś coś zbiera, bo tutaj przypływy i odpływy są. Tutaj nie jest uczęszczana część plaży, ponieważ wody tutaj dochodzi aż do tych kamieni, tak jak tutaj widzimy. Siedzę sobie tu właśnie na kamieniach i dotąd jest właśnie woda, a plaża jest z drugiej strony. Za tym wałem nie widać już plaży. Osobowe jachty, jakieś tam motorówki stoją. Pogoda nie jest zła. Trzeba chociaż nogi zamoczyć, żeby nie było później żalu. Nie wiem, czy będzie widać, ale tam teraz goni kraba. Widać. Chyba się chowa gdzieś. Schował się. Ale jeszcze mała sztuka. Boczkiem. Widocznie chyba mnie widzi. Ja go też widzę. Uwaga, bo mnie atakuje. To teraz już wiem, co tutaj brali, szukali wcześniej. Kraby wyławiali z mułu. Thank you.
Właśnie jesteśmy w tym samym miejscu, co byłem wczoraj. I tak jak mówiłem, wczoraj był odpływ, a dzisiaj jest przypływ. Zobaczcie, ile wody nabrało. Aż po same kamienie, tutaj gdzie siedzę.